Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. Na samym wstępie przypominam, że na G2 z konem OJC macie 3% zwrotu. Link do strony jest w opisie, także jak macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. A być może uda wam się upolować jakąś fajną grę po korzystnej cenie. Co dzisiaj? Przyjrzyjmy się nowej aktualizacji, ponieważ jakby nic na ten temat nie mówiłem, a pojawiło się coś takiego jak Ninja Kiwi Open Fire Season Join Now. Jest to turnament, żeby wziąć w nim udział. W ogóle co tam się pojawiło? 5 dni, 1 godzina, chyba startuje za 5 dni i 1 godzinę konkretnie, oczywiście od momentu, w którym ja to nagrywam. Żeby wziąć w nim udział, trzeba mieć takie, to się chyba nazywa tokeny, trzeba ich mieć 1500, tak jak widzicie, on się znajduje tutaj w turnamentach. Niestety z jakiegoś powodu nie mogę tu wejść, jeszcze wczoraj mogłem, nie wiem dlaczego, to pewnie chwilowy błąd, chwilowa usterka, czy coś w tym stylu, mam przynajmniej taką nadzieję, chyba że się spóźniłem i już nie mogę dołączyć. Ale tokeny dalej da się zbierać. No i tak, żeby dołączyć, trzeba mieć 1500 takich tokenów. To takie, nie wiem, globusy, tak jak widzicie, takie globusiki. I jak je zdobyć? Dzisiaj sobie spróbujemy ich ciutkę zdobyć. Generalnie, znaczy, dzisiaj ich na pewno nie zdobędziemy. Bo je się zdobywa za weekly competition. Jak sobie tu przyjrzycie się, jakie są nagrody, to zostały dodane po prostu te tokeny jako nagrody i wystarczy, żeby wziąć udział w tym turnamencie, wystarczy skończyć jeden sezon z Double Silverem. Więc jako, że tamten turnament zaczyna się za 5 dni, a Weekly Competition kończy się za 4 dni i 18 godzin, to prawdopodobnie uda mi się w nim wziąć udział, bo wystarczy, że będę miał Double Silver. I właśnie ten Double Silver spróbujemy sobie dzisiaj zdobyć. Będziemy grali Speed with Fire, nie będę grał Colosseum, wiem, że ono tam jest, ale no musicie zrozumieć, że ja troszeczkę w Bloons Tower Defense Battles nie grałem. No i będę musiał sobie co nieco poprzypominać, tak samo jak nagrać dla was wreszcie setny odcinek, który do tej pory się nie pojawił, ale no proszę was jakby tutaj też w tej kwestii o zrozumienie. Najzwyczajniej w świecie po prostu mi się trochę Bloons Tower Defense Battles przejadło, tak? Przez pewien czas, bo jednak graliśmy w te baloniki ciągle, no i jak wyszła szóstka, to ja bardzo dużo czasu poświęciłem właśnie na granie w szóstkę. No i wiecie, tak to po prostu wyszło, że miałem trochę mniej czasu, żeby grać jeszcze w piątkę. No i, znaczy nie w piątkę, w piątkę również, ale ogólnie w Battles. A jakby no jeśli chodzi o grę w Bloons Tower Defense Battles, to w nie trzeba grać ciągle. Trzeba grać na bieżąco, no bo inaczej po prostu zapominacie dużo rzeczy. Zapominacie jak się gra, zapominacie wiecie, no... Jakichś takich wiecie, waszych sztuczek. Okej, okay, myślę, że powinienem jednak trochę odpuścić ten atak i skupić się może delikatnie na tym, żeby postawić piorunek. Ogólnie wziąłem, na czym polega Speed with Fire, że to co wysyłacie na przeciwnika leci również do was. I to tyle. I no, aha, i tu jest jeszcze speed. Czyli baloniki ogólnie można wysyłać dwie rundy wcześniej, więc tak jak widzicie, mamy dopiero rundę czwartą, a już mogę wysyłać zielone baloniki. Szczerze na Speed with Fire, tak jak widzicie, no jedną jakby z rozsądniejszych wieżyczek jest na pewno mag. To jest coś, co na pewno warto kupić. Maga na pewno warto mieć. Wyślę na niego czarne baloniki. Z drugiej strony ja też będę miał z nim problem, bo to są szybkie baloniki. Jakby problem z nimi jest taki, że są po prostu szybkie. A z szybkim balonikami Mac ma raczej problem. Myślę, że może sobie jakoś na to poradzę. I weźmy dwa pioruny, bo będę miał problem, jeżeli nie będę miał dwóch piorunków. Jeżeli jeszcze on coś na mnie wysyła przy okazji, to już w ogóle będzie masakra. Dobra, weźmy sobie jeszcze pyk, kolejny piorunek, kolejny fireball, jak najwięcej magów. Żeby się chociaż obronić przed zwykłym Negro Rainbow Rushem, tak? Który tutaj może polecieć w 11 rundzie, a nie tak jak wiecie, większość rushy. Znaczy w normalnym trybie Negro Rainbow Rush mógłby polecieć dopiero w rundzie 13, no tutaj już musimy uważać. Również na camo trzeba gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam się wyczulić. No i przede wszystkim farmić, nie zapominać również o farmieniu. Jakby też gdzieś tam jest dosyć istotne. Sporo rzeczy trzeba jednocześnie ogarniać na tych trybach speed, ale... Ale idzie to jakoś zrobić, powiem wam. Dobra, z tego co widzę, on otrzymuje ciut... Poszedł pod ogień? Okej, kamo ceramiki, ale to bez problemu. Na kamo ceramiki... Okej, to on to raczej w sumie, jak tak sobie teraz myślę... Bo on poszedł pod ogień, bo ten mak jest wtedy dobry na ceramiczne balony z kamuflażem, ale ja... Jak tak sobie myślę...
dwóch magów pod ogień. Czy on się broni przed regrą Rainbow Rushem? Sam nie wiem, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, żeby się nie wybronił. Ale też boję się ryzykować, bo bardzo dużo pieniędzy wtedy stracę. Na pewno ma plus, dobra, bo on ma plus, jeśli chodzi o te... Na pewno będzie miał plus, jeśli chodzi o sterowce, więc jakby warto, żebym ja gdzieś tam wziął to pod uwagę. Mogę się zboostować, chociaż myślę, żebym sobie poradził. Okej, nie poradziłbym sobie, dobrze, że się zboostowałem. Bo dwóch magów, on wiecie, on troszeczkę chyba myślał za bardzo w przód, tak mi się wydaje. Bo on w sumie dobrze, że postawił tych dwóch magów, bo... Wiecie, mag jest słaby na baloniki z ceramiczne, ten z piorunem. I jakby mag pod ogień jest na nie bardzo dobry. Ale myśmy mieli jeszcze, znaczy nie, w sumie to ja miałem, okej, dobra. Pomyliło mi się, że to jest, wiecie, że jeszcze random trio. Ja miałem ninja i właśnie tego ninja po to dobieram do tego maga, żeby nie mieć tego problemu właśnie z ceramikami. Ponieważ mag ma to do siebie, że właśnie na ceramiki radzi sobie mocno średnio. Weźmy sobie statek. No, niech będzie Monkey Village, chociaż widzę, że gościu ma więcej przegranych niż wygranych, więc prawdopodobnie nam się uda wygrać. Kto wie, może nawet uda mi się dzisiaj dobić do 60, znaczy do 1000 wygranych. Myślę, że to by była ciekawa, na pewno ciekawa sprawa. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj pójdzie. Jako nie powinienem tak mlaskać, bo tak mówię, zobaczymy. I tak, wiecie, tak mlaskam, nie powinno się tak robić. Zacznę sobie od stateczku. Bo on ma fajny zasięg tutaj, więc w sumie dlaczego nie? W sumie dlaczego nie? Okej, małpka z shurikenami. Bardzo kiepski pomysł. Na tryb ze speedem jeszcze. Ona jest po prostu słaba na grupy balonów. Co powtarzam co odcinek zresztą. Takie mam wrażenie, więc nie wiem, czy to jest jakby rozsądny pomysł, żeby ją stawiać. Wiecie, statek też nie jest rewelacyjny, ale wydaje mi się, że na pewno ciutkę lepiej będzie działał niż... Weźmy trochę speeda. Zresztą, że on w ogóle, on na mnie chyba wysyła. On na mnie wysyła. To jest właśnie dobre pytanie. Weźmy Firebola. On się nam przyda. Glugunner? Glugunner dobry na szybkie balony. Tylko po co Glugunnera do małpki, która bije shurikenem? To się do ninja małpki, która jest dobra na szybkie balony. Nie wiem tego. I jak coś to też nie, bo to może tak brzmieć, bo brzmię teraz trochę tak, jakbym pozjadał wszystkie rozumy. Nie, ja sobie zdaję sprawę, że ja też gram źle. Nie gram jakoś mega, tylko po prostu zwracam uwagę na jakieś błędy przeciwnika również. Również gdzieś tam jakby, wiecie. Staram się jakieś takie rzeczy, które są moim zdaniem błędem, staram się wytykać, żeby i wam też pokazać, jak, żebyście nie popełniali takich błędów ewentualnie w przyszłości. Okej, mamy na razie 2-0, więc ja jestem w pełni usatysfakcjonowany, chociaż jakby na to nie patrzeć, wszyscy dobrze wiemy, że najlepsi gracze grają na Koloseum. Ja powiem wam gdzieś tam na to ceramic crumble, tak to się chyba czyta, czyli to co gramy teraz, gdzieś tam radzę sobie bez problemu na tym w miarę, ale już na Koloseum sobie prawie w ogóle nie radzę, więc to jest po prostu taki, muszę trochę, wiecie, jeszcze tak jak no moje trochę było przerwy, więc muszę sobie wrócić do formy, żeby tutaj coś ugrać, bo tak to po prostu masakra. Wezmę sobie piciu. No come on. Co to się dzieje? O już, wersja 5.0, już dawno się ta liczba nie zmieniała, ale teraz weszło w sumie ciekawe te turnamenty. Ogólnie właśnie też na pewno was ciekawi, jakie są nagrody. Chyba nagrodami są po prostu znaczki. Nie ilość medali, tylko znaczki. No ale wiadomo, dużo i części osób mi na przykład zależy, bardziej niż na medalikach, zależy na odznaczeniach. Bo są naprawdę fajne odznaczenia. Pamiętam, że parę razy udało mi się chyba pokonać gościa, który był pierwszy na świecie. Czy różnych gości, którzy po prostu mieli to odznaczenie, tak? Także ja mogę być... Ja jestem z siebie w pełni zadowolony. I to najczęściej... To była jakaś taka głupia taktyka, że jak pokonałem gościa, ale jakoś tak totalnie głupio, że... Nie pamiętam. Nie pamiętam. No come on, co to? Zwiesiło się, czy o co chodzi? Aha, też sporo osób często się mnie pyta i te pytania się powtarzają wciąż i wciąż. Jak to jest, że ja mogę grać ciągle te tryby klubowe, te złote? No po prostu mam kupiony dostęp do klubu, on kosztuje normalne pieniążki i dlatego mogę grać w sumie tyle.
tyle w temacie. To coś chyba nie zagramy. Kusi, żeby ten, żeby Koloseum pograć, co? Ale boję się, że stracę szybko dużo. Chociaż w sumie. W sumie. Co mi szkodzi? Zobaczmy tylko, czy na świecie jestem już w. O, to może być problem z moim połączeniem, jak tak teraz myślę. Skoro nie może mi znaleźć wszędzie tych. Teraz zobaczymy, mam dostęp do internetu? No mam dostęp do internetu, to nie wiem. Dobra, gramy Koloseum. Oby nie znalazło. Oby nie znalazło. Bo jak znajdzie Koloseum, to smutno będzie trochę. Ogólnie jak chcecie więcej odcinków z Bloons Tower Defense Battles, to zostawcie łapkę w górę. Naprawdę dwa poprzednie materiały, które nagrałem z tymi długimi grami, świetnie się przez was przyjęły. W sensie, okej, teraz znajdzie nam przeciwnika. Naprawdę fajnie je przyjęliście. Jestem w sumie tam. One mają oba chyba ponad 10 tysięcy wyświetleń, więc jestem mega, mega zaskoczony. I widzę, że wy chcecie to Bloons Tower Defense Battles, więc postaram się to dla was właśnie ciutkę częściej nagrywać niż robię to do tej pory. Bo no nie ukrywam, trochę się lenię, jeśli chodzi o tę część baloników, ale tak jak mówię. Jak chcę, napiszcie w ogóle też w komentarzu, czy ile razy w tygodniu chcielibyście Bloons Tower Defense Battles, tego typu rzeczy, to jest zawsze dla mnie. Oczywiście wiecie, to też nie jest tak, że jak ktoś napisze mi, że chce codziennie, to że ja się do tej prośby. Jakby, że będzie codziennie, tak? Ale ja się do tej prośby na pewno w jakiś sposób ustosunkuję. Ja czytam wasze komentarze. Zawsze mówię tak, że czytam wszystkie komentarze, a potem tak, wiecie, zaczynam myśleć i mówię, że no w sumie nie wszystkie, czytam te, które dostrzegę. Bo wiecie, czasem jest tak, że jakiś umknie, ale zazwyczaj staram się czytać wszystkie komentarze. W ogóle mamy kobrę. A to ciekawa sprawa w sumie. Na speedzie grać kobrą, to może być naprawdę ciekawe. Naprawdę ciekawe. Chociaż na speedzie większość osób gra ICO. Tak zresztą widzicie, czyli po prostu wysyłamy baloniki na siebie. Ja również zresztą teraz gram ICO. A kobra jest chyba najlepszą taktyką, kontrtaktyką na kobrę jest właśnie granie przeciwko w sensie granie ICO. Na kobrę najlepiej chyba właśnie grać. Okej, weźmy piorun, będę miał problem zaraz poważny, jak się szybko nie wezmę w garść. Dobra, mam nadzieję, że to go sprowokuje, wiecie? W sensie to, że mam tak mało życia, to jest wysoka szansa, wysokie prawdopodobieństwo, że on to go sprowokuje. Chociaż ja się też boję, że żółte balony mnie po prostu pokonają. Jest takie bardzo wysokie ryzyko. Powinienem postawić tego maga bardziej tu. Straciłem spory potencjał, jeśli chodzi o zasięg. Ale są żółte balony. On chyba w ogóle nie farmi. Ja muszę uważać. Nie mogę wysyłać żółtych, bo wysyłam je też na siebie, a to nie jest moja mocna strona, definitywnie. Te baloniki nie będą moją mocną stroną w żadnym tutaj, w żadnym wypadku. Okej. On ma śmigłowiec, no niech będzie, niech będzie. Ja bym postawił chętnie destroyera. Chętnie bym postawił destroyera, ale trochę odpuściłem z tym farmieniem. W sensie z tym, wiecie, wysyłaniem balonów na niego. Będę wysyłał zielone, bo z zielonymi sobie poradzę, a z tymi się trochę, wiecie, trochę boję, że jednak nie damy rady. I weźmy double shota. Ceramiki. Kamuflażem. No aż się prosi, żeby jakieś, wiecie, ceramiki z kamuflażem tutaj wysłać. Boję się, że jak wiecie, że jak on jakiś teraz regrow rainbow puści, to że może być problem. Dobra, mamy trochę piorunków. Trochę piorunków mamy. Leci kamo, come on. Rozwal tylko to kamo. A nie, dobra, tu i tak ta do małpka by rozwaliła. Spoko, się trochę przestraszyłem, ale chyba niepotrzebnie. Chyba niepotrzebnie. Teraz tak, problemem będą ceramiki. To wyślijmy na niego ceramiki, co? Może niekoniecznie. Nawet mogą być kamo. Czy ten śmigłowiec widzi kamo? Muszę zobaczyć. Wyślę pancerz i zobaczę, czy on podleci. Widzi kamo? Widzi kamo. O, ktoś do mnie dzwoni. Za chwilkę odbiorę po odcinku, teraz nagrywam. Dobra. Myślę, że w sumie regrow Rainbow Rush by go pokonał. Jejku, ale mnie ten telefon rozprasza masakrycznie po prostu. Nie mogę się skupić. Nie mogę się skupić, jak ten telefonik słyszę. Dobra, weźmy sobie tak. Spróbujmy go kobrami wykończyć, co wy na to? Bo w sensie kobry będą wzmacniały baloniki po jego stronie. Po mojej nie, kobry nie działają chyba na mnie, na trybie with fire, bo nie jestem pewien, jak to konkretnie tu zadziała.
Oczywiście wszystkie na strong powinny być, ale to wszystko w swoim czasie, zaraz je przestawimy. Powinienem również farmić, to też jest ważne. Bez regrowów oczywiście, po co farmić regrowami. Okej, okay, balony po jego stronie są wzmocnione, po mojej nie, spoko. No to tak by było lipne, gdyby kobry wzmacniały też balony po mojej stronie. Ale aktualnie nie, okej, okay, będzie spoko. Będzie dobrze. Moi drodzy, kobry go wykończą, zobaczycie. On z tym śmigłowcem, chociaż boję się, bo jak on już odpowiednio ulepszy ten śmigłowiec, to jest naprawdę spora szansa, że ja przegram, jak już uda mu się, wiecie. Wirek. Wirek będzie potrzebny. Okej, okay, boostuje. Poleciał boost po jego stronie. Bardzo dobrze. Bardzo... O, jest śmigłowiec. Dobra. To już ze śmigłowcem to mam wrażenie, że już te kobry sobie nie poradzą. Mogłem go wcześniej wykończyć, ale musiałem iść, wiecie, musiałem iść. Musiałem po swojemu, nie? Ojejku, super małpka. Bardzo niedobrze, bardzo źle. Ona nie widzi kamo. Dobra, postawmy więcej kobr. To się tam będę, wiecie. To się będę oszczędzał. Mógłbym tylko ciutkę więcej. On ma na pewno masę przychodu co turę w tym momencie. Ja mam problem w postaci sterowców, chociaż powiem wam, liczę gdzieś tam po cichu, że sterowce zostaną zniszczone przez kobry, bo kobry ustawione na strong są naprawdę mocne, jak jest ich odpowiednio dużo. Tylko no mam jednak... Nie no, wyślę na niego BFB, no to na pewno zostanie rozwalony ten sterowiec. O, BFB to czerwony sterowiec. Dwa takie śmigłowce. No będę miał problem. No będę miał trochę problem, jak tak patrzę właśnie na to, co on tutaj ma aktualnie. Masę śmigłowców, mogłem go wcześniej wykończyć. No nic, mój problem. Mój problem i mój błąd. Weźmy sobie magów, bo przydadzą się, jak się pojawią sterowce, a sterowce pojawią się już niedługo. Kobra w prawą stronę pod skilla. Myślę, że też mogłaby się przydać. Czy śmigłowce? Skąd on ma tyle pieniędzy? Mogłem go wykończyć, jak miałem okazję. Mogłem go wykończyć, jak miałem okazję, bo teraz... Teraz, moi drodzy, to będzie prawdziwa masa... O, w ogóle teraz chyba sam się właśnie wykończyłem. No. Dobra, no mój błąd. Miał bardzo mocne wieżyczki pod late game. Ale w sumie... Dałem ciała. Może nie było aż tak tragicznie, ale no mogło być lepiej, mogło być na pewno lepiej. Lecimy dalej. 60 osób tylko gra, to dlatego mnie może znaleźć gry. O proszę, mówisz, masz, od razu znalazło. 82 wygrane, 46 przegranych. Raczej to nie jest osoba, która resetowała statystyki, bo gdyby resetował, to raczej miałby te statystyki ciutkę lepsze, tak mi się wydaje. Weźmy oczywiście maga i może reaktor? Okej, dobra, no to tu już nie weźmiemy. No niech będzie. Weźmiemy samolot. Małpka zamrażająca. No dobra, może być i małpka zamrażająca. Od biedy może być. To poradzimy, nic lepszego nie ma. Dobra, zaczynamy oczywiście od wysyłania baloników, jako że polecą one również do nas, to zestawiamy się od razu magiem. Pyk, ulepszymy sobie go na ogień. Triple darcy, niezłe, na początku do defensywy, chociaż wymiękają przy różowych balonikach, więc w sumie mój mag też, więc tak jakby nie ma tu absolutnie żadnej różnicy. Chyba że zrobimy tak i teraz wyślemy różowe. W tym momencie powinienem raczej być w stanie sobie... Farma. To ciekawe. Jak powiem wam tyle, jak mu wyjdzie, za dużą presję na nim teraz zbuduję. Za dużą presję. Zobaczycie, sprzeda zaraz farmę. Sprzeda farmę jak nic. Sprzeda farmę. Nie ma szans, żeby nie sprzedał farmy. Weźmy double shota. Bardziej się przyda na te szybkie balony, które tu wysyłam. A jednak się trzyma, cwaniak, nie? Jednak się trzyma, żebym siebie zaraz nie wykończył, bo już widzę po prostu, że zaczyna się niestabilnie. Weźmy piorunek, okej. Okay. W sumie oberwałem prawie tak jak on. Dobra, lećmy z grupą w takim razie, grupą balonów. Miejmy nadzieję, że jeden piorun mi wystarczy. Jak on odpowiednio szybko mnie przyciśnie żółtymi, na przykład teraz, to mogę mieć naprawdę poważny problem. Chociaż z drugiej strony...
On na żółte to też nie ma tak fajnie. Znaczy teraz to już ma spoko, bo ma piorunek, ale chwilę temu sobie może mogłem próbować. Trochę się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, wiecie. Nie wiedziałem, czy... Nie wiem, czym wygrał. W sensie, czy ja bym to wybronił. Mogłoby się okazać, że on by to wybronił, ja nie. Chociaż tak myślę, no... No nie wiem. Kurczę, plantację już zbudował. Patrzcie, taka defensywa niewiele gorsza od mojej. Już plantację jeszcze ma, nie? Masakra. Ale ceramiki są sporą szansą na tego typu... Na tego typu jednostki. Okej, farmimy sobie. Myślę, że do tysiaka... Chociaż nie, to raczej głupi pomysł, bo widzę, przecież teraz będzie leciał Regrow Rainbow. W sumie on na Regrow Rainbow to wystarczy, że se sprzeda ten. Że sobie sprzeda te farmy. Weźmy na widzenie Kamo. Puśćmy mu tam. Okej. Kamo widzą tylko te małpki w tym momencie. On teraz na mnie będzie coś wysyłał. Tak to wygląda w każdym razie. Okej. Nie, myślę, że sobie z tym poradzę. Powinienem chyba. Tak mi się wydaje. A może nie? Dziwne. Dziwne. No nic. Pokonał mnie, przyznaję. A dziwne, myślałem, że sobie poradzę. Trzech magów sobie poradzi. Chociaż możliwe, że ten piorunek został osłabiony, bo w ogóle też słyszałem chyba coś takiego, że może mieli go osłabić, czy coś takiego. Nie wiem, możecie mi napisać, czy on został w jakikolwiek sposób osłabiony. Wydaje mi się, że nie, że tu po prostu była krótka mapa i dlatego dałem ciała. Ale cóż, on widać tak ryzykownie poleciał, bo też nie wybronił, też mu przeleciało, no ale cóż. Po mojej stronie baloniki przedostały się pierwsze. Trudno, nie był to najlepszy gracz, w sensie był spoko, ale no widać było po statystykach, że nie był to, wiecie, jakiś tam mega kozak. Ale wygrał, nie można powiedzieć, że nie. Ile mi skinów brakuje? No jeszcze paru skinów mi brakuje, widzę. Aj, kupiłbym. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny, jak i również do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę, do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych materiałach tego typu. Cześć!